Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Ryzyko recesji w Polsce, ile wynosi i największe ryzyka dla Europy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji czerwcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy, różnego rodzaju inne wydarzenia, boomy gospodarcze, czy też tak zwany koniec świata. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ryzyko recesji w Polsce, ile wynosi i największe ryzyka dla Europy. Drodzy Państwo, zaczniemy ten materiał od przedstawienia najważniejszych ryzyk dla Europy, które zostały dzisiaj opublikowane w serwisie bloombergowym. I okazuje się, że dla Europy, dla strefy euro, dla obywateli Unii Europejskiej największym ryzykiem jest wojna. Widzicie Państwo tutaj skalę od 1 do 5 pod względem ważności. Wojna jest na pierwszym miejscu. Drugi największy problem i ryzyko to jest inflacja. Trzecim najważniejszym ryzykiem to jest łamanie łańcuchów dostaw. Odsyłam do wczorajszego materiału poświęconemu temu, jak rośnie inflacja PPI w strefie euro i jak bardzo o 60% jest ona wyższa niż tożsama inflacja PPI dla Polski. Więc no nie dziwmy się, że trzecim najważniejszym ryzykiem i problemem w Europie na chwilę obecną, zwłaszcza dla strefy euro, jest właśnie to, że łańcuchy dostaw cały czas są połamane. Cały czas te zaburzenia wpływają na dynamikę wzrostu cen i to jest też jeden z tych najważniejszych problemów, które teraz będziemy mieć. W przyszłym tygodniu mamy decyzję ECB, bardzo istotną i ważną, więc dla rynku także będzie istotne pozycjonowanie się i to, co może się wydarzyć w czwartek w następnym tygodniu, co się może pojawić z Europejskiego Banku Centralnego, jakie będą modyfikacje prognoz Europejskiego Banku Centralnego i w tym wypadku widzicie Państwo, jak mają się zmienić według rynku oczekiwania i prognozy Europejskiego Banku Centralnego, te najbardziej aktualne. I widzimy w tym wypadku, że prognozy ECB względem tego, jak rynek oczekuje i prognozuje, co się może stać, dla PKB widzimy tutaj nastawienie na to, że będą obniżone prognozy, a dla inflacji podwyższone. I te wartości mniej więcej są punktem odniesienia. Będziemy obserwować, jak w kwartalnej weryfikacji prognoz Europejskiego Banku Centralnego zachowa się bank względem tego, jak rynek oczekuje, co się może wydarzyć. Drodzy Państwo, no i oczywiście te wydarzenia będą miały także niezwykły wpływ i już mają wpływ na ścieżkę prognozowanych stóp procentowych w strefie euro. Jako że rynek na chwilę obecną wycenia, że dopiero w lipcu będzie pierwsza podwyżka stóp procentowych w strefie euro, ale te czerwcowe posiedzenie także będzie tutaj niezwykle istotne, ponieważ jest także ważne to, co się ostatnio wydarzyło, jakie były dane i ich przełożenie na potencjalną trajektorię stóp procentowych, ale za chwilę do tego dojdziemy. No i oczywiście inflacja jest wielkim problemem także dla Niemców. Niemcy się borykają z tą inflacją, ona jest największa od 40 lat. No i na tym wykresie widzicie Państwo, jak społeczeństwo podzielone tutaj niemieckie, podzielone na różne grupy pod względem dochodowym, jak sobie radzi z tym problemem inflacyjnym i które grupy najbardziej inflacja dotyka. No i drodzy Państwo, jakie jest teraz jaka jest rynkowa ocena prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych? Odsyłam do tych materiałów na początku tego tygodnia, kiedy pokazywałem, jak rynek prognozował ścieżkę stóp procentowych podanych o inflacji. I okazuje się, że teraz, pod koniec tego tygodnia, jeszcze w momencie, kiedy są publikowane amerykańskie dane z rynku pracy, mamy w rynku zwiększenie prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych, że rynek nastawia się, że będą większe te podwyżki stóp procentowych w strefie euro niż jeszcze wcześniej zakładano, miesiąc, kwartał temu, czy też na początku tego roku. No i widzimy, że rynek już nastawia się, że w tym roku mogą stopy procentowe pójść w górę aż o 125 punktów bazowych. To jest teraz wycena na koniec tego roku, na koniec grudnia. No i będziemy, jest to punkt odniesienia także na co będzie, jakie będą te wartości za tydzień, kiedy już zdyskontujemy informacje z Europejskiego Banku Centralnego. Jako że to jest punkt odniesienia, warto go monitorować i widzimy, że przesuwania oczekiwań na dynamiczne podwyżki stóp procentowych w strefie euro są silniejsze
niż to samo, co się dzieje dla Stanów Zjednoczonych. Za chwilę także do tego dojdziemy. I moim zdaniem to jest też ten jeden z tych głównych driverów, który powoduje, że euro zaczyna odbijać względem amerykańskiego dolara. No i teraz, drodzy Państwo, jakie jest ryzyko recesji? Pierwszy wykres to jest ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych. I odsyłam także do tego materiału sprzed miesiąca, kiedy pierwszy raz dla Państwa publikowałem te wykresy, które za chwilę Państwo zobaczycie. Pierwszy wykres dotyczy ryzyka recesji w Stanach Zjednoczonych. I ono od momentu, kiedy miesiąc temu publikowałem dla Państwa pierwszy raz, nie zmieniło się. To wynosi około 30% w perspektywie następnego roku. Ale, drodzy Państwo, jakie jest ryzyko recesji w Polsce? I ono wyraźnie się zwiększyło. Kiedy jeszcze miesiąc temu wynosiło około 13-15% w perspektywie roku, to teraz, na początku czerwca, wynosi aż 25%, że w perspektywie następnego roku w Polsce wydarzy się recesja w polskiej gospodarce. Więc widzimy, że skokowo o 100% zwiększyło się to prawdopodobieństwo na przestrzeni ostatniego miesiąca i ma to, moim zdaniem, duże znaczenie i rynek nastawia się, już naprawdę prawdopodobieństwo jest już znaczące tego, że takie zjawisko gospodarcze wystąpi, że spowolnienie gospodarcze przekształci się w klasyczną recesję. Przed nami niezwykle interesujące 12 miesięcy. Zobaczymy, co dalej będzie się tutaj działo na tym prawdopodobieństwie. No i oczywiście, jak rynek przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zachowa się, jak zachował się na przestrzeni ostatnich dni, kiedy ostatni raz publikowałem ten wykres rynku pieniężnego. Parę dni temu rynek wyceniał, że implikowana stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych na koniec tego roku wyniesie 2,72. Na chwilę obecną to jest 2,80, więc zwiększa się prawdopodobieństwo oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale teraz w momencie, kiedy publikowane są dane z rynku pracy ze Stanach Zjednoczonych, wiele może się zdarzyć. No i teraz przejdźmy, drodzy Państwo, także do działu poświęconego, do tej części poświęconej tym dzisiejszym najważniejszym danym, czyli danym z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, czyli stopie bezrobocia i zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które powinny mieć gigantyczny wpływ praktycznie na wszystkie klasy aktywów, więc spodziewałem się naprawdę podwyższonej zmienności. Co prawda w ostatnim czasie nie było podwyższonych zmienności po danych makroekonomicznych z rynku pracy, ale te dane należą do kategorii ściśle najważniejszych i nigdy nie wolno ich lekceważyć, ponieważ naprawdę wiele może się wydarzyć. A więc jakie są te dane makroekonomiczne? Proszę, dane ADB były słabsze od prognozy, to znacząco słabsze, ponieważ pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy. Natomiast przed chwilą poznaliśmy zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Okazała się ona fantastyczna, nawet uwzględnienie rewizji także jest w górę, więc dane teoretycznie sprzyjają amerykańskiemu dolarowi i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Stopa bezrobocia jest utrzymana na niezmiennych poziomach. Prognozy były nieco niższe, ale moim zdaniem są to dane sprzyjające amerykańskiemu dolarowi i scenariuszom zakładającym, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w takim tempie, jak jeszcze wcześniej zakładano i rynek będzie musiał to dzisiaj zdyskontować. Taka jest moja opinia. No, jeżeli amerykański dolar po tych dzisiejszych danych się nie umocni, nie spadnie euro-dolar poniżej poziomu 1,07, będę zaskoczony tym, że rynek nie reaguje już tak bardzo na dobre dane makroekonomiczne i ważniejsze są teraz te wszystkie informacje ze strefy euro, na euro dla euro-dolara, a nie to, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce. Jako że już poznaliśmy te dane makroekonomiczne i wiemy nieco więcej na temat tego, jak zachowała się amerykańska gospodarka, rynek pracy przede wszystkim w maju, więc będziemy także patrzeć, jakie jest zachowanie różnych klas aktywów. Przede wszystkim oczywiście amerykańskich obligacji, czy one dzisiaj wrócą pod poziom 2,90, czy też będziemy atakować poziom 3% na rentowności. Następne dwa ciekawe wykresy, drodzy Państwo, które znalazłem, pokazują analizę statystyczną zachowania ważnych wskaźników makroekonomicznych przy obliczaniu potencjalnego dna, kiedy indeks giełdowy może osiągnąć swoje minimum. Te badanie wzięło pod uwagę zachowanie różnych, czyli tych dwóch parametrów od 1960 roku, czyli 60-letnią mamy próbkę i wynika z tego, że szczyt core inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych występuje o 2 miesiące wcześniej niż dno na indeksach giełdowych. Jako że kwiecień był wyznaczony jako taki potencjalny szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc być może
rynek sygnalizuje nam, że czerwiec może być takim miejscem, kiedy indeks giełdowy osiągnie swoje dno. Jak będzie, zobaczymy, ponieważ ten drugi wykres także pokazuje niezwykle coś istotnego, że minimum wskaźnika ISM występuje dopiero 2 miesiące po ustanowieniu dna na indeksach giełdowych. Więc, no, drodzy Państwo, jeżeli rzeczywiście jakieś spowolnienie gospodarcze ma mieć miejsce i rzeczywiście indeksy giełdowe mają ustanowić swoje jakieś minimum, no to wskaźniki ISM jeszcze powinny spadać, ale na razie moim zdaniem nie widać aż tak głębokiego osłabienia wynikającego ze zachowania tego wskaźnika ISM, dlatego te wskazania płynące z inflacji moim zdaniem mogą nie zbyt trafnie określać rosnącą szansę na ustanowienie dna na indeksie S&P, więc bardzo, bardzo uważajmy, ale taka ciekawostka, to jest badanie na przestrzeni ostatnich 60 lat pokazało, że warto jednak mieć w pamięci, że inflacja ma wpływ na zachowanie indeksów giełdowych i oczywiście wskaźniki ISM, które pokazują to, jaka jest kondycja sektora przemysłowego, sektora usługowego i generalny wskaźnik composite pokazujący stan dla całej gospodarki. Dane będą miały także bardzo duży wpływ na zachowanie euro-dolara. Dzisiaj zadaniem byków w euro jest utrzymać co najmniej nad poziomem 1,07. Jeżeli tak się stanie, to jednak scenariusze prowzrostowe będą faworyzowane. Pamiętajmy, że za półtora tygodnia mamy już decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. To naprawdę ma także wielkie znaczenie, więc przed rynkiem euro-dolara, przed rynkiem dolara i euro naprawdę fascynujące 10 dni, co najmniej 2 tygodnie notowań z potencjalnie dużą zmiennością. Jak będzie, zobaczymy. Z technicznego punktu widzenia utrzymanie 1,07 jest wymagane dla dalszych wzrostów, a już utrzymanie 1,0650 w perspektywie nieco dłuższej niż krótki termin także jest wymagane, żeby scenariusze prowzrostowe były faworyzowane. Amerykańskie obligacje są bardzo ściśle powiązane z zachowaniem dolar-jena. Jeżeli rentowności pójdą w górę, to także prawdopodobnie dolar-jen wybije się górą z tego kilkuletniego kanału wzrostowego ponad poziom 130 i będziemy dalej rosnąć. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak na przestrzeni ostatniego tygodnia zachowywały się najważniejsze waluty G10 względem amerykańskiego dolara. Najsilniejszy był australijski dolar, a najsłabszy był jen japoński. Wiecie Państwo dlaczego? Surowce idą w górę, waluty surowcowe kupują, są kupowane, a jeżeli rentowności rosną, to wtedy jest presja na to, żeby pozbywać się jena japońskiego i to widzimy. Jakie jest tygodniowe zachowanie najważniejszych walut emerging markets? Najbardziej zyskał rosyjski rubel, a najbardziej straciła turecka lira i ten wykres to dość dobrze pokazuje. Na samym euro-złotym ważne jest, żeby dzisiaj tydzień zakończyć poniżej poziomu 4,60, ponieważ jeżeli tak się stanie, to scenariusze prozłotowe będą faworyzowane nawet w najkrótszym terminie. I drodzy Państwo, na tym następnym wykresie widzimy zachowanie złotego względem węgierskiego forinta. I zobaczcie Państwo, że na przestrzeni mniej więcej od początku wojny węgierski forint jest atakowany, jest sprzedawany, a polska waluta jest kupowana i ten wykres dobitnie to pokazuje. I widzicie Państwo na wykresach, jak te najważniejsze wydarzenia na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy miały wpływ na zachowanie naszych tych dwóch walut. Radzę sobie zapamiętać ten wykres, on jest niezwykle interesujący i zachęcający do tego, żeby obserwować i zwiększać albo zmniejszać swoje ryzyko przy podejmowaniu decyzji takich spekulacyjnych względem tych dwóch walut. Na rynku krajowym warto odnotowania jest także to, że znacząco zwiększa się obrót na kataliście na obligacjach korporacyjnych. Ten wykres, który widzicie Państwo, ten miesięczny pokazujący, że obrót zbliża się nawet do 1 miliarda złotych, więc jest znacząco większy niż jeszcze parę miesięcy temu, co pokazuje zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi. I no, zobaczymy, czy to jest zwiastun tego, że ten rynek wejdzie w fazę kolejnej fazy rozwoju. Jak będzie, to jest także niezwykle interesujące pytanie o to, w którym kierunku pójdzie rozwój polskiego rynku kapitałowego. I oczywiście WIG20 dzisiaj próbujemy zaatakować okolice oporu 1857, czyli Fibonacciego 38,2%. Na razie nie udaje się go pokonać, ale dane mają potencjał ku temu, żeby wywołać większą zmienność, więc naprawdę jeszcze wszystko jest w grze. Same indeksy giełdowe S&P dzisiaj będzie miał za zadanie zakończyć tydzień jak najwyżej się tylko da.
Jeżeli tak się stanie, to będzie to także sygnał, że rynek nie boi się ryzyka kolejnych 48 godzin. Rynki w weekend nie pracują, rynki regulowane, a wojna trwa, wiele może się wydarzyć, eskalacja konfliktu cały czas może mieć miejsce, ale jeżeli indeksy giełdowe nie przestraszą się tego, to także będzie sygnał niezwykle pozytywny dla ryzyka i należy moim zdaniem wtedy być szczególnie czujnym, ponieważ no może to zwiastować jakieś większe wzrostowe odbicie, a wczorajsza sesja była moim zdaniem sporym zaskoczeniem, także dla mnie, i moim zdaniem zwiększa się prawdopodobieństwo, że wyjdziemy nawet nad poziom 4200 punktów, co byłoby naprawdę ważnym wydarzeniem i zachęcało do tego, żeby wieścić większy wzrostowy impuls niż teraz to, co się obserwuje. Natomiast znalazłem także dla Państwa ciekawy wykres pokazujący, jak indeks Nasdaq powinien się zachowywać względem modelu wynikający z zachowaniem TIPS-ów. TIPS-y to są Treasury Inflation Protected Securities, czyli tak zwane obligacje zabezpieczone o inflację dla Stanów Zjednoczonych, i według tego modelu indeks Nasdaq powinien jeszcze znacząco spaść. Widzicie Państwo bardzo wyraźnie, jaka jest przestrzeń do potencjalnego spadku dla tych indeksów, dla tego indeksu spółek technologicznych. To jest także bardzo interesujące i no zobaczymy, czy będzie później praktykowane, jeżeli rzeczywiście obligacje będą dalej rosły na rentowności, ponieważ no, ten model na tym się opiera. Sam indeks DAX, jeżeli obroni poziom 14 400 punktów, to i tutaj scenariusze prowzrostowe będą faworyzowały i będą faworyzowane i będą zakładały atak na poziom 14 800, gdzie mamy linię szyi rocznej formacji szczytowej. Zachowanie na razie indeksu DAX faworyzuje ten scenariusz prowzrostowy. Jeżeli Bitcoin dzisiaj zakończy tydzień nad poziomem 30 tysięcy dolarów, to i kryptowaluta moim zdaniem także będzie sprzyjała popytowi na ryzyko, ale warto odnotować, że w ostatnich dniach widzimy rozbieżność w zachowaniu kryptowaluty względem indeksów giełdowych, tak jakby krypto nie wierzyło w to, co się dzieje na indeksach giełdowych, nie wierzyło w ten wzrost. Impuls wzrostowy był próbowany na kryptowalucie, ale się nie udał, został od razu zbity. Ale moim zdaniem poziom 30 tysięcy dolarów cały czas jest w grze. I na koniec oczywiście surowce. Patrzę dzisiaj w szczególności na zachowanie ceny miedzi. Jeżeli uda się utrzymać nad poziomem 440 dolarów, to scenariusze prowzrostowe będą ważne. Dlaczego ten poziom jest ważny? Ponieważ tam przebiega średnia dwusukcesyjna. Ona ma bardzo dużą wagę, ma znaczenie. Utrzymanie nad tym poziomem będzie oznaczało powrót nad tą ważną średnią, ważną dla bardzo znacznego odsetka inwestorów na rynkach. Każdy powrót nad tą średnią oznacza, że inwestorzy wierzą w kontynuację tendencji wzrostowej. Cena złota, jeżeli dzisiaj zakończy także tydzień na swoich maksimach, no to w takiej sytuacji ryzyko dalszych wzrostów będzie, czyli szansa na dalsze wzrosty będzie duża, a ryzyko spadków będzie ograniczone. I ropa naftowa, która także jest przy oporach, czyli przy górnym ograniczeniu 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Im wyżej dzisiaj zakończymy tydzień, tym lepiej dla byków. Ale widać, że ten opór zaczyna pracować, więc ma znaczenie. Zobaczymy, czy poziom 117-120 dolarów będzie pokonany, czy też nie. Wiele zależy oczywiście od ryzyka geopolitycznego. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji czerwcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy czy inne tak zwane końce świata. Życzę udanego weekendu, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia i pozdrawiam.